Cześć, Jasionowska Magda z tej strony. Dzisiaj pokażę Ci, jak namarować fuksję. Metodą One Stroke oczywiście, o czym wspomniałam. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować farbki akrylowe. Pod filmikiem znajdziesz odnośnik do tych farbek, gdzie można je nabyć. Są to farbki polikolor. Według mnie jak na razie najlepsze do malowania tą metodą, dlatego że przepięknie łączą się kolory i po prostu piękne efekty wychodzą. Jakie kolory będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować kolor magenta różowy, delikatnie trochę białego odcienia, u mnie numer 18 i zaczniemy sobie malować naszego kwiatucha. Oczywiście odpowiednio przygotowujemy ten zalew do tego malowania, a mieszamy farbki w odpowiedni sposób, aby nam się to nasze mieszanie udało. Kwiatuszko umieścimy sobie tu. I zrobimy podstawę. Teraz będziemy potrzebować troszeczkę ciemniejsze kolorki. I ja tutaj nasz ciemniejszy kolorek uzyskałam poprzez połączenie koloru magenta z kropelką czarnego odcienia. Teraz będziemy potrzebować tylko jasny kolor. Ale nie jasny kolor, przepraszam. No, jasny odcień tego naszego różu. Moje tło jest dość ciemne na tym jajeczku i dlatego nie widać dokładnie płatków. Natomiast można było się jeszcze pokusić o lepsze wyprofilowanie płatków, ewentualnie pociągnięcie, poprawienie czarnym kolorkiem. A to ma dla mnie wystarczy taki efekt. Jak na tą chwilę. To będziemy potrzebować teraz. Oczywiście potrzebujemy kolory, żeby zrobić środek i pręciki, tak? Będziemy potrzebować kolor zielony, wody oczywiście troszkę, kolor zielony i żółty. I w jakiś tam sposób sobie mieszamy te kolorki niedokładnie, żeby nie uzyskać jednolitego odcienia, ale jakiś taki delikatnie, jak to mówię, poszarpamy ten odcień. Pręciki oczywiście zakończone. W widoczny sposób. I teraz przy pomocy ciemnej zieleni wykończymy nasz kwiatek. Thank you.
I w taki sposób uzyskaliśmy piękne, piękne zdobienie. Zdobienia te można wykorzystać również na przeróżnych innych rzeczach, tak? Jak również na paznokciach. Ja właśnie od paznokci zaczęłam zdobić, a okazało się, że można zdobić też inne przedmioty tą metodą i stąd się wzięła zabawa właśnie w tworzenie, w malowanie czegokolwiek na innych przedmiotach. Dzięki, do usłyszenia, do następnego filmiku.